bo olewnicy stawali przed kaliszem, prosząc go o jakąkolwiek pomoc i wówczas ten człowiek nie zrobił nic, żeby pomóc. On się oczywiście chwali, że on spowodował powołanie grupy, ale to było wtedy, kiedy zginął ten samochód z aktami, kiedy oni go błagali, bo jeszcze wierzyli wtedy, że Krzysztof żyje. Natomiast Kalisz powiedział Danusi, która mówi: panie ministrze, ukradziono w takich okolicznościach samochód z aktami. Kalisz miał powiedzieć do Danuty: no proszę pani, w Warszawie samochody często giną. To tak mówi zwierzchnik policji, która w sposób beztroski doprowadziła do utraty akt sprawy. No i wtedy oczywiście wzburzenie było bardzo silne, a pan Włodzimierz Olewnik mówi tak: Barbara Blida popełniła samobójstwo. Za Barbarą Blidą stało ugrupowanie polityczne. Barbara Blida prawdopodobnie, jeżeli była niewinna, nie spędziłaby ani dnia za kratkami. Barbara Blida odebrała sobie życie. A jakie szanse miał Krzysztof? Kto za nim stał? Jego po prostu zamordowano. Nikt nie udzielił mu pomocy. Nawet pan Kalisz, który tak się tutaj w tej chwili na pierwszego obrońcę wyrasta. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że trzykrotnie pan Bogdan Rymanowski zapraszał pana Kalisza do studia na rozmowę w mojej obecności na temat sprawy Olewnika. Trzykrotnie odmówił i nie sądzę, żeby to było spowodowane tym, że jestem nierównym przeciwnikiem dla pana Kalisza. Może to było w czasie parady gejów. Być może i był bardzo zajęty. Być może. To może go usprawiedliwić. To jest w ogóle dziwna sprawa, bo pan Kalisz, prowadząc tą sprawę w Sejmie, prawda, tą komisję, to jest niejako sędzią we własnej sprawie. Tak samo jak teraz ministerstwo, tam, prawda, te klipy, Milewy i tak dalej, nie obrażając nikogo. Tak samo są sędziami, tak de facto, we własnej sprawie, prawda? Dokładnie. Pan Miller nie powinien oceniać przyczyn katastrofy, bo jeżeli, oczywiście oni mówią, mówi pan minister, my jako komisja nie wskazaliśmy na nazwiska, bo nie jesteśmy prokuraturą. Ja się zgadzam. Mogli nie wskazać na nazwiska, ale na urzędy mogli. Że ten minister MSWiA odpowiada, minister szef kancelarii premiera odpowiada, nie mówiąc o nazwiskach. Ale oni nie mówili o urzędach, które są odpowiedzialne za organizację. Wiecie państwo, ja dochodzę do wniosku, że jeżeli my w naszym państwie nie odbudujemy tych wartości, które były naczelnymi wartościami przed wojną, jeżeli my naszego państwa nie oprzemy na takich wartościach jak Bóg, honor, ojczyzna, to my w naszym państwie będziemy chodzili od ściany do ściany. W państwie polskim nie może być tak, że ktoś ślubuje i daje przysięgę, a później robi co innego i za nic nie odpowiada. W państwie polskim nie może być tak, że jeżeli ktoś jest na czele resortu, w którym popełniono błędy, przestępstwa, którym źle się dzieje, on musi złożyć dymisję. To jest rzecz naturalna. A jeżeli chodzi o pana Klicha, no to złożenie tej dymisji przed wyborami w tej chwili i robienie z niego bohatera z tego powodu jest nieporozumieniem. Jest nieporozumieniem, my nie odzyskamy, bo wiecie państwo, trzeba młodemu pokoleniu coś przekazać tak naprawdę. Dlaczego ja mówię, że warto, żeby polskie państwo było praworządne? I mówię, wtedy będziecie mieli pracę. Oni mówią, jak to? Co ma wspólnego praworządność z pracą? Ja mówię, bardzo wiele. Bardzo wiele, bo jeżeli to państwo będzie praworządne, to będziemy kierowali się nie znajomościami, nie układami, tylko będziemy się kierowali, powiedzmy, rekomendacją, poleceniem danej osoby, prawem. I dlatego tu, mówię, przed wami jest wielka szansa, a nie w tym, żebyście szczególnie pewne grupy polityczne bardzo chełpią się i pokazują, jak wiele mogą załatwić, zaoferować.
To nie tak. W państwie polskim trzeba młodym ludziom szczególnie stworzyć warunki do życia w państwie praworządnym, sprawiedliwym, po to, żeby rzeczywiście mieli i pracę, po to, żeby godnie żyli. I wiem to po sprawie olewnika. Wiem, jak to jest bardzo ważne, bo można mieć tyle pieniędzy i można być bezsilny. Ale przykładowo jest większość złodziei i oni się trzymają i oni nie dopuszczą. No, wie pan, nie, tak, trzymają się. Walka jest bardzo trudna, tak jak walka olewników, ale można tą walkę wygrać. Ja uważam, że olewnikowie tą walkę mimo wszystko wygrywają. A jeszcze druga sprawa jest taka, że tak, ojciec syna wychował już też od małego i jego trudno przekonać. I on będzie też w te swoje dobra. Tak jest. Praca jest tytanicznie trudna, ale warto ten trud podjąć, bo inaczej ta Polska nasza się będzie staczała. Tak uważam. Proszę. Zawodowa. Przecież to za ciepło, to jest tak samo. No właśnie, jak się... Tak samo z tym katastrofą. No świetny przykład pan daje. Jeżeli nie ma zasad praworządności, to nawet taka afera jak hazardowa, gdzie ewidentne dowody były, można ją pod dywan. Ja wracam jeszcze do Koleńska. Tutaj też jest sprawa taka, może więcej jak rządowa. Dlaczego zostało podzielone? Premier tydzień wcześniej, tak. Prezydent Buzik, tak. Na życzenie Rosji. Tak. To Polska się ugięła, to tak, no właśnie, gdzie to ten rząd? Kolejny przykład na to, że nasze państwo jest słabiutkie, że ktoś z zewnątrz, że Rosjanie mogli nam narzucić sposób. Ale nie chodzi o zbawanie tego... Ale jeszcze wracając do Sejmu, to zaraz powiem. 21 postulatów było. Jeden z postulatów był, że piastujący stanowisko ministra nie powinien być posłem. Bo w własnej sprawie są. Bardzo dobry postulat. I to było bardzo dobrze, ale teraz to... Każdy minister jest posłem. Nie, ale trzeba wrócić do tego. Ja jestem zwolennikiem tego, co pan mówi. Albo ktoś jest posłem, politykiem, tak. Albo jest ministrem. Ministra trzeba spoza parlamentarzystów, tak. Spoza polityków. Ale tak, przecież obiecał nowe standardy. No więc jaka moralność, takie standardy, gdzie no, on zrobił dokładnie to, co powiedział. No, nowe tak standardy wprowadził. No i mamy. Tak, pani minister Chłopak powiedziała przecież, że ona swój katolicyzm, czytaj chrześcijaństwo, zostawia za drzwiami gabinetu. Czyli jak wchodzę do gabinetu, to mogę już kłamać, to już jestem ateistą. Tak jest. To tak to wychodzi. I co tak. Się dziwi, że ona w Smoleńsku, no dana nam bajka, jaka cudowna jest współpraca z Rosją, jak to wspaniale prawda przyjechała. No właśnie, jak przesiała tą ziemię, tak, prawda? Tak. Potem się okazało to kłamstwem. Ona po prostu jest chrześcijaństwo za drzwiami, to zostawia, kłamać może. Tak. A po drugie, gejów i w Polsce jest może 2%, prawda? I oni chcą narzucić swoje, prawda, zwyczaje i tak dalej. Ale to wszystko świadczy o tym, że mamy bardzo słabe to państwo. Jeżeli dochodzi do takich rzeczy jak sprawa olewnika, ja proszę państwa reprezentuję pokrzywdzonych jeszcze w wielu innych sprawach. Muszę państwu dać tak króciutko przykład. W 2005 roku w Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowano, no można powiedzieć, znakomitego polskiego naukowca, profesora Krzysztofa Osucha, który mieszkał w RPA, a do Polski przyjechał na wakacje. Zamordowano go przed jego domem w Zawadach, za Wilanowem i kiedy przyjechała policja z lekarzem, prokurator do tego ciała, obejrzano ciało, lekarz mówi: no tak, zgon, stwierdzam zgon, a przyczyną jest zagryzienie przez psa. No więc policjanci spakowali ciało w worek, zabrali się, pojechali. Zaczęto 3 dni szukać psa. Ale w tym okresie zrobiono sekcję zwłok. Okazało się, że pan profesor został zastrzelony. Strzał padł w oko, spenetrował czaszkę. No tak, że czaszka była poszarpana, wszystko. No i
Później powiedziano, znaleziono tego jakiegoś psa w schronisku nawet, winnego. Później się okazało, że zginął w zupełnie innych warunkach. Pojechano zabezpieczać ślady na to miejsce. No ale nieszczęście było, bo deszcz padał przez cały dzień i całą noc. Nie zabezpieczono żadnych śladów. Śledztwo umorzono, słuchano tak nieudolnie osoby, umorzyła go już. No więc kolejny przykład, mam taką sprawę w Zelowie, kiedy doszło do, ja mówię o postępowaniu policjantów później, przy zabezpieczaniu śladów. Państwo zwróćcie uwagę, że w takich drobnych rzeczach mamy bardzo twardą policję. Tam się nam pokazuje, tam cała potęga i siły Straży Miejskiej, policji występuje. A jak dojdzie do trudniejszej sprawy, do takiej, której naprawdę trzeba podziałać, to tutaj rzeczywiście te organa ścigania działają źle, niekompetentnie. Także zachodzi rzeczywiście podejrzenie, że bardzo często są to działania celowe, a nawet ze współpracy z przestępcami. Z własnego podwórka przykład. Ja po wyjeździe na studia do Warszawy, później moi rodzice przenieśli się do Kielc, tam zamieszkali, tam zostałem adwokatem, byłem też prezydentem Kielc, krótko, bo niecały, no może około roku, a później przyjechałem do Warszawy z powrotem w 99 roku i prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie. W 99 roku napadnięto mnie w biały dzień na Placu Bankowym. Jak Państwo znacie Warszawę, Plac Bankowy to jest tam, gdzie się Urząd Prezydenta Warszawy mieści, bo ja tam do urzędu szedłem około godziny 14. Tam mnie napadnięto na tak zwaną stuczkę. Ktoś uderzył w mój samochód, kiedy wysiadłem. Za kierownicy wysiadła kobieta, mężczyzna obok. Zaczęli mnie przepraszać. Później zostałem uderzony w twarz, upadłem. Miałem telefon, zadzwoniłem na policję. Komenda stołeczna mieści się w Pałacu Mostowskim, który jest 400 metrów od Placu Bankowego. Zaraz obok. Usłyszałem, oficer dyżurny Komendy Stołecznej. Ja mówię, adwokat Borkowski. Mówię, panie oficerze, zostałem przed chwilą napadnięty, zabrano mi samochód. A to nie, to musi pan na Wilczą zadzwonić. Ja mówię, słucham? No to ja już wiedziałem, że ja jestem w jakiejś matni, jakiś wirtualny świat. Na jaką Wilczą? Ja zadzwoniłem na numer 997, a dzisiaj 112. Na jaką Wilczą, pytam. Wilca rzeczywiście to komisariat policji, na której czeka się na zgłoszenie czegokolwiek kilka godzin. Tyle jest zgłoszeń, szczególnie nocą albo nad ranem. I on mi mówi na Wilczą, mówię, proszę pana, niech pan wyjrzy przez okno, ja panu pomagam. Ja jestem niedaleko pana, niech pan wyśle funkcjonariuszy, bo tego. Proszę Państwa, czekałem godzinę, po godzinie przyjechał zdezelowany polonez i dwóch młodych Bogu ducha winnych funkcjonariuszy, którzy powiedzieli, to pana napadnięto? Tak. Skradziono panu samochód? Mówię, tak. To niech pan wsiada, poszukamy ich. Ja mówię, panie, kogo pan chce szukać? Kogo pan chce szukać? No i tak takie było działanie policjantów, kiedy ja jestem adwokatem, a ja sobie wyobrażam człowieka, który z organami ścigania nie ma na co dzień do czynienia. To jego by przemielono przez ten i bardzo często o zgrozo pokrzywdzeni są traktowani w organach ścigania i w prokuraturze jak pierwsi podejrzani. To, co się dzieje czasami z pokrzywdzonymi, ze świadkami, którzy są świadkami zdarzeń i mówią, po raz ostatni jestem świadkiem, bo idę już 10 raz do sądu, czekam, sprawa jest odraczana, nie mogę złożyć zeznań, to odciąga ludzi oczywiście od wymiaru sprawiedliwości. Być może pewne działania są podejmowane celowo, a być może trochę za szybko zreformowano nasz wymiar sprawiedliwości, mówiąc, że sądy już są niezawisłe i tak naprawdę nie zadbano o właściwe prawo, o standardy, o ludzi, którzy tam pracują. No i ławników wycofują to. No właśnie. Ja znam sytuację też ławników, którzy no... A być może, wie pan, być może trzeba wrócić do przedwojennej instytucji ławy przysięgłych, kiedy to ława przysięgłych będzie decydowała, nie sędzia o winie bądź nie, tak jak jest w Ameryce. Może się przywróci wartość obywatelskiej.